Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Ostatnie dni przynoszą nam niewielkie zmiany, jeśli chodzi o ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego. W przypadku benzyn mamy jednogroszową zwyżkę, 5,26 to jest średnia cena tego paliwa w mijającym tygodniu. Natomiast nie zmienia się cena oleju napędowego, 5,19 to jest poziom średni ogólnopolski, który obserwujemy już od połowy marca, a więc tak naprawdę drugi miesiąc towarzyszy nam stabilna, niezmieniająca się cena paliwa dieslowskiego. Zaskoczeniem natomiast może być spora obniżka, jeśli chodzi o cenę autogazu, 2,32 to aż o 7 groszy mniej niż przed tygodniem. To są obniżki, które wynikają jeszcze ze zmian w ostatnich tygodniach na rynku dostaw do stacji autogazu, natomiast raczej na powtórzenie się tak głębokiego spadku, bo to jest drugi tydzień, kiedy autogaz tak mocno taniał, raczej liczyć nie powinniśmy. Natomiast jeśli chodzi o tendencje na rynku międzynarodowym, jeszcze do środowego popołudnia, czy właściwie do czwartkowego poranka można było spodziewać się zwyżek na rynku naftowym. Wiązały się one chociażby z optymistycznymi prognozami Międzynarodowej Agencji Energii, wcześniej troszkę z obawami o płynność związaną z sytuacją rurociągu, który został zaatakowany w Stanach Zjednoczonych. Także to wszystko w jakiś sposób podbijało ceny, powodowało, że ropa zbliżała się do $70 za baryłkę. Natomiast w obecnej chwili te ceny jednak ulegają trochę korekcie, przecenie. Mamy do czynienia z zejściem ropy w dół, wracają znowu głosy o trudnej sytuacji epidemiologicznej w Indiach między innymi i stawiają pod znakiem zapytania szybki powrót dużego zapotrzebowania ze strony azjatyckich odbiorców na ropę naftową i w jakiś sposób powoduje to, tak jak powiedzieliśmy, korektę spadkową po tych niemal $70 poziomach cen baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie. Jeśli chodzi o prognozy dla rynku polskiego w najbliższych dniach, nie spodziewamy się dużej zmienności. Powtórzenie się cen jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza dla oleju napędowego. Tutaj poziomy w rejonie 5,20 zapewne utrzymają się w kolejnym tygodniu. W przypadku benzyn natomiast możliwa jest niewielka korekta zwyżkowa, kilkugroszowa. Nie spodziewamy się jednak tutaj jakichś szokujących zmian, które mocno by zmieniły nastroje wśród kierowców. Natomiast jeśli chodzi o autogaz, tutaj dalszego ciągu spadków, tak jak powiedzieliśmy, spodziewać się raczej nie powinniśmy, a więc utrzymanie się albo nawet pewna korekta zwyżkowa tych cen jest możliwa w najbliższych dniach, natomiast nie powinna to także być zmiana zasadnicza, która zmieni ogólny poziom cenowy grubo poniżej 2,50 za litr tej popularnej alternatywy.